Przypomnę ten fragment, który dzisiaj głoszę. Posłuchajmy. Pan mówi do Pawła apostoła: wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. I jesteśmy w tym miejscu, gdzie Paweł mówi tutaj, czy Jezus mówi o tym, że w tym upamiętaniu ważne jest to, abyśmy się odwrócili od władzy szatana do Boga. I teraz mówiliśmy o tym, że szatan sprawuje kontrolę nad nami przez grzech. I teraz kilka słów, albo troszkę więcej, na temat tego, czym jest grzech. Tak jak widzę, tak jak się obserwuje życie i chrześcijańskie, nie tylko, generalnie rzecz biorąc, słowo grzech pojawia się co jakiś czas w kościołach. Nie zawsze w kościołach, ale tam najczęściej, natomiast w świecie słowo jest praktycznie nieużywane, nie istnieje. Co nie zmienia faktu, że grzech jest grzechem i teraz zobaczymy, w jaki sposób Bóg na ten grzech patrzy. A mówię to po to, żebyśmy dzisiaj cały czas robili to samo, co robił ten syn marnotrawny, czyli patrzyli w swoje wnętrze, abyśmy wejrzeli w siebie. I myślę, że teraz ten czas, jaki jest przed nami, pozwoli nam zobaczyć, czy przypadkiem nie musimy się z czymś w naszym życiu rozprawić. A więc w jaki sposób Bóg patrzy na grzech? Tak jak czytamy w Bożym Słowie, Bóg jest światłością, Bóg jest święty, czysty i z grzechem tak naprawdę nie ma żadnej społeczności. Księga Habakuka 1,13 mówi tak: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Święty Bóg, w Jego obecności grzech nie może istnieć. Zwróćcie uwagę, że ile razy jest opisane w Biblii objawienie Boga jakiemuś człowiekowi, to reakcje ludzi były niezwykłe. Mdleli, padali, drżeli, byli świadomi swojej grzeszności, byli pełni lęku, ponieważ dokładnie wiedzieli, że święty Bóg i grzech nie mogą stać koło siebie. A więc kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że grzech zawsze jest złem. Dlatego pierwsza bardzo ważna rzecz dla każdego, który przychodzi do Boga, nie usprawiedliwiaj swoich grzechów. Grzech jest grzechem, a więc grzech jest złem. Grzech jest buntem. Biblia mówi, że jest to nieposłuszeństwo, nieprawość, niegodziwość, bezbożność, zbrodnia, bezprawie, przestępstwo, ignorancja, odpadnięcie, brud, chybienie dobrego celu i trafienie w zły. Kilkanaście słów na jedno polskie grzech. Mamy kolejne słówko klucz? Ale kiedy zobaczymy, co jest za treścią tego słowa grzech, to widzimy, że jest samo zło. W Starym Testamencie najczęstszym słowem używanym na określenie grzechu było słowo chata i znaczy dokładnie chybić celu. Oczywiście dla nas tutaj w ławkach siedzących to tak sobie brzmi nijak, nie trafiłem do celu. Rzucałem piłką do tarczy czy tam lotką i trafiłem tam w ósemkę czy w piątkę czy poza tarczę, nie trafiłem w tarczę. Ale wyobraź sobie, że stoisz na dachu wieżowca, który ma 6 pięter, cały budynek się pali od spodu, nie ma drogi ucieczki, a na dole stoi kilku strażaków z takim gdzieś dużym kółkiem, które musisz trafić, skacząc z tego dachu. Jak ci się wydaje, czy trafienie w cel ma sens? No ma. No dokładnie tak. Jak nie trafisz, no to masz ciepło. Jak nie trafisz, to zginąłeś. Musisz trafić w cel. I właśnie tak Biblia określa grzech, że to jest chybienie celu, który przynosi dla nas fatalne skutki. I podobnie Nowy Testament używa tego samego słowa ponad 200 razy, nazywając grzech nietrafieniem, nieprawością, czymś złym. I moi drodzy, my mamy taką tendencję patrzeć na grzech z perspektywy tego, co ja zrobiłem. A więc duży grzesznik zrobił dużo grzechów, a mało, mało. Nie? Patrzymy pod kątem grzechów. Ktoś mówi, no co ja tam ukradłem, tylko 100 zł, ale tamci to ukradli, miliony. Porównujemy się w ten sposób. Natomiast kiedy popatrzymy do Biblii,
to zauważymy niezwykłą rzecz, że grzech tak naprawdę w swojej istocie jest uderzeniem w relacje między Bogiem a człowiekiem. Chwilkę sobie, tak sobie to wyobraźcie, taką rzecz. Przychodzi mąż do żony i mówi tak, słuchaj, coś ci muszę wyznać. Zdradziłem cię 3 razy. Ale to nic, Heniek zdradził 15. Żony, jak byście zareagowały po takim wyznaniu? Dostałby chłop jakąś patelnią w głowę, żeby się opamiętał. Tu nie chodzi, że tylko 3 razy, albo tylko raz. Tu chodzi o to, że on dokonał czegoś wobec was, dokonał grzechu niewierności. I to najbardziej boli, a nie, że Zdzisiek 15 razy zrobił, a ja tylko 6. Rozumiemy to? A więc grzech uderza w relacje między Bogiem a mną. Dlatego sprawa, co zrobiłem, jest już bardziej drugorzędną niż to, przeciwko komu. Pomyślmy sekundkę. O co cała ta historia z Adamem i Ewą? O jeden głupi owoc? Przecież my w swoim życiu żeśmy nieraz przyczepali sady sąsiadom i więcej tego było niż tylko jeden. Jeden owoc i cały świat cierpi, ale tu nie chodziło o owoc. Tu chodziło o posłuszeństwo Bogu, tu chodziło o relacje, tu chodziło o zaufanie. O to chodziło w tym grzechu, tak? A niektórzy roztrzęsają, co tam było? Jabłko, gruszka, czy może granat, jakiś granat wschodni? Taki granat, taki owoc, nie? Jakie ma to znaczenie? To było przestąpienie przykazania świętego Boga. Tylko jedno przykazanie. Co to jest, jak miał Izrael 613 przykazań? Ci mieli tylko jedno. Nie zrywać z tego drzewa wszystko. Widzisz, grzech jest uderzeniem w relacje między Bogiem a człowiekiem. I tu jest jego największe zło. Ponieważ kiedy grzeszymy, tak naprawdę okazujemy bunt wobec Boga, nieposłuszeństwo, brak ufności. I tu jest zło grzechu. Nie tak bardzo w tym, co zrobiliśmy. A pamiętacie Dawida? Jego niechlubną jedną sytuację, kiedy się wdał z Batrzebą, to tak fajnie wdał się, no tu założył. Grzech Dawida. Kiedy czytamy ten rozdział opisujący tą historię, tam w ogóle nie ma Pana Boga w tle. Tak jakby go nie było. Dawid wyszedł, zobaczył piękną kobietę, kazał ją sprowadzić do pałacu, przespali się, mimo tego, że była mężatką, nieważne, potem załatwił jej męża, kazał go zabić, oczywiście nie swoimi rękami, no przypadkiem na wojnie zginął. I wszystko się wydawało, że będzie okej. Gdyby nie to, że ona zeszła w ciążę, i już męża nie było, była wdową, można było wdowę przecież poślubić. Wszystko było super, aż Bóg do niego posłał proroka Natana i powiedział, słuchaj stary, poczekaj. I dał mu taką przypowieść o owieczkach. Pamiętacie, jak się Dawid tam oburzył? I mówi, był człowiek, który miał wiele owiec, ale zabrał tą jedyną owieczkę tam biednemu człowiekowi, żeby ją przyrządzić na jedzenie. I Dawid, jak on tak mógł zrobić? Bez serca jest. W 14 nie zapłaci za tę owcę. Oburzył się o owcę. I Bóg mówi, prorok mówi, ty jesteś tym człowiekiem. I dopiero wtedy Dawid zobaczył, że ten czyn, który był jakby w skrytości, tylko na płaszczyźnie międzyludzkiej, tak naprawdę uderzył w relację, jego relację z Bogiem. Czy macie tego świadomość, że on zapłacił w 14? 4 jego synów zginęło. Myśleliście kiedyś o tym? To policzcie. Po tym wydarzeniu 4 synów Dawida zginęło. Zapłacił w 14 za życie Uriasza. Tak jak powiedział. Mocne, nie? A więc zobaczmy, grzech ten uderzył w relacji między Dawidem a Bogiem. I zobaczcie, kiedy Dawid napisał psalm 51, nie napisał tak. I widzisz, Panie, wszystkiemu była winna Batrzeba. Po co się kąpała na dachu? Ja bym jej nie zobaczył, to bym nie zgrzeszył. To nie tak. Posłuchajmy tego fragmentu. Psalm 51. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. A więc to było już po fakcie. To się wydarzyło później, ta pieśń. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej,
według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mojego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. I szósty, co mój werset? Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Widzisz to? Dopóki nie zrozumiesz, że każdy mój grzech jest przeciwko Bogu, przeciwko Niemu, to ciągle będziesz te grzechy usprawiedliwiał. Grzech niszczy relacje z Bogiem. A więc grzech ma charakter osobowy. Dotyczy tego, co jest między Tobą a Bogiem. Między Tobą a innymi ludźmi. Dlatego nie myśl w ten sposób, co zrobiłem najpierw, ale najpierw myśl o tym, przeciw komu to uczyniłem. I być może wtedy ci zadrży ręka, kiedy będziesz podnosił kieliszek kolejny w swoim życiu, brał papierosy, czy tam coś innego chciał zrobić złego. Przeciwko komu występujesz? I czy warto jest te relacje narażać na zniszczenie? Tak pomyśl, to nie będziesz myślał, a to tylko pół litra, a tamten wypił cysternę. Bo też tak było. W Janowicach kiedyś przyjechałem na samym początku do pracy i taki do mnie podszedł, taki wysokości człowiek, chudy, prawie jak, ja tego nie przewracam. I panie Darku, wie pan, ile ja wypiłem w życiu? I mówię, no nie wiem. Całą cysternę, 14 tysięcy litrów. No i to była jego cała chluba. I mówię, no i co? O, i tyle wypiłem. I teraz patrz, jak wyglądasz. Rozumiesz to? Tu nie chodzi, w grzechu chodzi o to, że on dotyka relacji z Bogiem. Pomyśl wcześniej, przeciwko komu wystąpisz, zanim zrobisz to, co chciałbyś zrobić. A więc teraz kilka słów na temat, jakie były skutki grzechu. Jakie są, bo one też dotyczą tych, którzy są z Bogiem niepojednani. I idąc tym torem, po pierwsze, grzech przynosi zniszczenie relacji z Bogiem. O tym mówi list do Kolosan 1:21, nazywając grzeszników obcymi i nieprzyjaciółmi Boga. Wiecie, w naszym kraju, gdzie jest pełno grzeszników, nikt tak sobie źle nie myśli. Raczej myślimy, no dobrzy ludzie jesteśmy, tylko że nam nieraz coś nie wychodzi. Nie zapomnę takiej jednej spowiedzi, kiedy do mnie człowiek przyszedł do konfesjonału, nie zdradzę, o czym mówił, bo nie mogę, ale powiem wam, przychodzi do konfesjonału i mówi tak, proszę księdza, ja nie byłem u spowiedzi już 25 lat, ale nigdy nie zgrzeszyłem. Przez tą folię, już się dowiesz po co, przez tą folię czuć był alkohol. Mówi, niech mi ksiądz pożyczy 50 zł. Super. 25 lat, nigdy nie zgrzeszył i nawet nie wie o tym, że tak jak mówi list do Efezjan, był martwy dla Boga. My Polacy mamy to do siebie taką przywarę, że nam się wydaje, że my jesteśmy najlepsi ze wszystkich ludzi. Polacy się najlepiej na wojnach biją, najlepiej sobie pomagają, Polacy są tacy w ogóle. Super. To jest taki mit, wiecie? Jesteśmy normalnymi grzesznikami, którzy potrzebują zbawienia. I dopóki tego nie zrozumiemy, że nasze grzechy oddzieliły nas od Boga, sprawiły, że jesteśmy jego wrogami, nieprzyjaciółmi, jesteśmy martwi, to naprawdę nic się w naszym życiu nie wydarzy. Pomyśl przez sekundkę, co to znaczy być nieprzyjacielem wobec Boga? Jakie mamy szanse w starciu z takim przeciwnikiem? Żadnych. Lepiej być jego przyjacielem niż jego wrogiem. A więc, co był skutek grzechu? Zniszczenie relacji z Bogiem. Po drugie, grzech zniszczył nasze przeznaczenie. Bóg na samym początku powiedział, że człowiek ma panować nad ziemią, a myśmy to oddali za bezcen diabłu i teraz on rządzi. Ludzie z tego zrezygnowali, Adam i Ewa, a my tego ponosimy konsekwencje. List do Efezjan mówi, że on stworzył nas dla siebie, do synostwa. To jest nasze prawdziwe przeznaczenie. I zwróćcie uwagę, że te skutki tego grzechu przeszły na wszystkich. Jakie są tego objawy? Po pierwsze, wszyscy umierają. Skutkiem grzechu Adama i Ewy było to, że śmierć weszła na świat i my tego doświadczamy. Wystarczy się przejść na cmentarz, żeby to zobaczyć. Myślę, że każdy wie, że taki los jest człowieka. Co więcej,
nastąpiło całkowite skażenie ludzkiej natury. I moi kochani, od urodzenia mamy taką naturalną skłonność do tego, by grzeszyć. Powiem więcej, mamy naturalność grzeszenia. Im bardziej rośniemy, ta naturalność jest coraz większa. Każdy z was, kto miał małe dzieci, to wie, że oprócz tego, że są małymi, słodkimi aniołkami, to potrafią być małymi, słodkimi diabełkami. Nie? Taki mały ludzik mówi nie i już. Ja mam troje dzieci. Na tą trójkę tylko jedno mówiło tak, jako pierwsze słowo. Pozostałe mówiły nie. Dlaczego tak jest, że dzieci pierwszym słowem oprócz mama i tata mówią nie. Chodź tu, nie. Zrób to, nie. Wiecie co? Tam jest mały buntownik, który potrzebuje nawrócenia. A co się dzieje z tym małym, słodkim buntownikiem, jak rośnie? Jest coraz większy buntownik. Bo taką mamy naturę, skażoną przez grzech. Nie mówię o grzechu pierworodnym, bo tego grzechu nie ma. Mówię o skażeniu, o zniszczeniu ludzkiej natury. I Paweł to zauważył. W liście do Rzymian czytamy takie słowa. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co to znaczy? Na tej sali, jak tu siedzimy, każdy z nas ma z tym problem. Każdy z nas popełniał grzechy. Jest ktoś, kto nie popełnił? Może zobaczymy. Ręka do góry. Nikt się nie podnosi? Nikt. Ja też nie podniosę. Dlatego, że napisano, nie masz ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Paweł dalej pisze, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. I tu na przykład jest kapitalny fragment pokazujący, że Maria, Matka Jezusa, również była grzesznikiem, takim jak my, i potrzebowała zbawienia. I mówienie, że jest niepokalana, to jest po prostu porażka, bo to jest niebiblijne. Bo skoro mówi, że nie masz ani jednego, to co? To ani jednego i tyle. A jak wszyscy, to co? Wszyscy, no bez wyjątku, o to właśnie chodzi. A więc zobaczmy, 23 werset, może żeby tego nie rozciągać, tego fragmentu. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Grzech jest powszechnym problemem każdego człowieka i dlatego każdy grzesznik powinien z tym grzechem się w swoim życiu rozprawić. A więc pierwsza rzecz, czy druga rzecz, to było skażenie ludzkiej natury. Co więcej, grzech przynosi z sobą różne formy zniewolenia człowieka. Tak jak dzisiaj czytałem fragment z listu Piotra, który mówi, że kto czemu ulega, tego niewolnikiem się staje. I ja wierzę w to i tak zawsze głoszę i nauczam, że grzech jest prawdziwym powodem wszystkich naszych problemów, naszych zniewoleń, naszych słabości. I ten grzech dotyka i umysłu, i woli, i ciała. Skutkiem grzechu jest alkoholizm, jest narkomania, jest nikotynizm, jest pornografia, jest hazard, uzależnienie od internetu, nadmierne jedzenie zwane obżarstwem, niektóre choroby ciała są z tego też powodu, fałszywe religie, okultyzm, czary, spirytyzm, czyli wywoływanie duchów, wróżbiarstwo, horoskopy, przesądy. Nie zapomnę, jak kiedyś byłem na chrześcijańskim spotkaniu na Agapie tak zwanej i byłem ostatni, bo wszyscy posiadali, sobie siadłem na rogu. I jedna siostra, 115 lat wierząca, bracie, nie siadaj tutaj! Ja mówię, czemu? Bo na rogu się nie siada. Aha. Mówię, a siostra wierząca? No pfa, jakże? Przesądy, oby tylko takie. Uroki, opętania, zdemonizowania, zaburzenia emocjonalne, lęki, fobie, depresje, myśli samobójcze, nieszczęśliwe wypadki, które się komuś ciągle coś zdarza, to są skutki grzechu. Musisz o tym wiedzieć. A więc jeżeli chcesz się rozprawić ze swoim uzależnieniem, uderz w źródło, a nie w skutek. Taki obraz. Wiecie o tym, że góra lodowa ma to do siebie, że tylko 1/7 albo 1/8 tej góry wystaje nad wodę? Reszta jest pod powierzchnią. I teraz, kiedy my walczymy z tym, co widać,
to tak naprawdę nie walczymy z górą, bo góra jest pod spodem. Ona cały czas jest. Zetniemy czubek, to i tak wypłynie. Tak? I nieraz walka z nałogami polega na tym, że teraz chcemy, żeby tego nie było widać. Musimy uderzyć pod wodę, to, co jest górą tam pod spodem, to zniszczyć, żeby zniknął problem. A więc musimy uderzyć w grzech, który jest w naszym życiu, żeby zniszczyć jego skutki. Jest to logiczne? Ma to sens? Tak właśnie jest. A więc zobaczmy, grzech przynosi zniewolenie. Po drugie, grzech oszukuje. Nigdy nie daje tego, co obiecał. Myślę, że powinniśmy się uczyć z doświadczeń innych, a takim pierwszymi ofiarami oszustwa grzechu właśnie był Adam i Ewa. Dzisiaj już o nich wspomniałem. Pamiętacie, jaki diabeł podszedł, co powiedział? Będziecie jak Bóg. Jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jak się skończyło, to dobrze wiemy. Grzech oszukuje. Zobaczcie, ilu z was dało się nieraz oszukać, że jak coś sobie wypije, coś sobie weźmie, będzie miał dobry seks, będzie miał dużo pieniędzy, to będzie szczęśliwy. I co? I jest? Ile? Chwilę? Dokładnie. Zobaczcie, to nas nie zaspokaja. Tego zawsze jest mało. Gdyby w alkoholu było zaspokojenie, wypiłbyś kieliszek i miałbyś na całe życie z głowy. Ale ciągle chcesz więcej. Taki właśnie jest grzech. Wciąga jak bagno. A kiedy budzi się po wszystkim, to co masz, to masz moralnego kaca, poczucie zbrukania i wstydu i pytasz się, co ja jeszcze robiłem, bo nie pamiętam. I się wstydzisz wyjść, bo nie wiesz, co zrobiłeś, co powiedziałeś i dlaczego jesteś w tym miejscu, a nie innym. I jakoś to tak dziwnie jest, że grzech nas tak oszukuje, że nam się oczy otwierają po fakcie, a nie przed. Przed nas ciągnie, wiecie, jak niemego do sądu. Musimy tam pójść, musimy to zrobić. Ale po fakcie nagle są oczy otwarte. Kiedyś słuchałem takiego nauczania jednego z pastorów naszych tutaj w Polsce i on dał taką fajną, bardzo fajną radę. Spodobała mi się, sobie ją zapisałem. Kiedy obudzisz się tego dnia kolejny raz z kacem moralnym, z tym, jak się czujesz źle, jak jest ci ciężko i w ogóle wstyd, zapisz sobie na kartce te uczucia. Nie? 15 czerwca, obudziłem się po imprezie nocnej, jestem skacowany, nie chce mi się żyć, jest mi wstyd, nie wiem dlaczego mam oczy podbijane i dlaczego, napisz to wszystko. I mówi tak, i tą kartkę sobie włóż do Biblii. I jeżeli przyjdzie kolejna okazja na super imprezę, na fajny czas z kumplami, to weź sobie tą kartkę, wyciągnij, przeczytaj i powiedz sobie tak, jutro tak się będę czuł, albo i gorzej. Pomyśl o tym. A więc grzech oszukuje. Kolejna rzecz. Grzech prowadzi do kolejnych, gorszych grzechów. I tak już to jest, że kiedyś wystarczała jedna rzecz, a teraz musi być ich więcej. Tajemnica nieprawości wciąga jak bagno. Zaczyna się na jednym, ale na jednym się nigdy nie kończy. No to słuchaj, jeszcze tak jednego na koniec, tak, ale już tak naprawdę jednego i idziesz. No i potem idziesz faktycznie. Nie? Ostatni raz, ostatni papieros, ostatnia działka, ostatni raz. Słuchajcie, każde uzależnienie rozpoczęło się od jednego. Kieliszka, jednego papierosa, jednej działki narkotyków, od jednej rzeczy. To się inaczej nie zadziało. Ale potem poszło to jak wielka lawina, której nie byłeś w stanie zatrzymać. I nagle budzi się po 20 latach i mówisz, no tak, życie przebite, przepalone, przećpane, nic nie mam. I w związku z tym jeszcze jest jedna rzecz. Grzech okrada z czasu. Widzisz, kiedy grzeszysz, marnujesz czas. I jest taka bardzo ważna uwaga. Możemy wiele naprawić w naszym życiu, ale straty czasu nigdy nie nadrobimy. Jest to niemożliwe. Jak przepiłeś swoje życie i obudziłeś się po 20 latach i patrzy, stoi koło ciebie mężczyzna i mówi, tato, ty już kiedyś ty tak wyrósł, to straciłeś całe jego dzieciństwo i nic o nim nie wiesz. Bo miałeś inne wtedy sprawy na mieście do załatwienia.
Czasu nie da się nadrobić. To jest jedyna waluta, której się nie da odzyskać. Mamy tylko to, co teraz. Dlatego Biblia mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, masz to, co mamy teraz, mamy tylko dziś. Dziś ten czas wykorzystaj. Nie odkładaj na jutro. I myślę, że właśnie marnowanie czasu jest naszym najgorszym bankructwem, jakie nam się może przytrafić. Czytałem kiedyś opracowanie w internecie na temat tego, czego żałują ludzie na łożu śmierci. Wiecie, czego żałują? Zmarnowania czasu i braku relacji z rodziną. Tego najbardziej żałują. Nie żałują, że za mała kariera, że za mało pieniędzy, tego nie. Dwie rzeczy. Zmarnowanego czasu i tego, że zaniedbali rodzinne relacje. Ciekawa rzecz. Kolejna sprawa. Grzech, o tym warto pamiętać, nigdy nie jest prywatną sprawą. Grzech będzie ranił ciebie, ale także będzie ranił twoich najbliższych, twoją rodzinę, przyjaciół, twój kościół, będzie ranił też innych. Paweł napisał, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. I tak to jest. Ja wiem, że to jest twoja sprawa, że sobie pijesz, ale sprawą twoich dzieci jest to, że uciekają w domu, z domu w nocy. Sprawą twojej żony jest to, że chodzi poobijana cała. To są skutki twojego grzechu. Rozumiesz to? Grzech nigdy nie jest neutralny. A co ja takiego robię? Tylko sobie pornografię oglądam. No tak. I w ten sposób zdradzasz swoją żonę. Łamiesz przymierze małżeńskie. Czuję, że się sprawia, że ona się czuje źle i jest zbrukana w tym wszystkim. Grzech nigdy nie jest prywatną sprawą. Zawsze dotyka najbliższych osób, dotyka także Kościoła. Tak to właśnie jest. I myślę, że z tych spraw, o których do tej pory mówiłem na temat grzechu i co on czyni, jest to, że grzech, który popełniamy, znieważa krew Chrystusa. List do Hebrajczyków, 10 rozdział mówi tak. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta należy do mnie, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Słuchajcie, jeżeli nasz grzech znieważa krew Jezusa, a krew Jezusa jest jedynym ratunkiem od grzechu, to co nam pozostaje? Co nam pozostaje? Nie ma innego ratunku. A więc pomyśl sobie, kiedy mówimy o tych rzeczach, że zanim cokolwiek zrobisz, ile to ma skutku w naszym życiu? W jaki sposób to jest siła niszcząca wszystko? I kiedy grzeszymy, grzech stawia nas po stronie szatana. Wybieranie grzechu to jest wybieranie diabła. Pierwszy list Jana 3:7-10. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 10 werset. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. A więc zobacz, każdy twój, każdy mój świadomy grzech sprawia, że stajesz po stronie przeciwnika, po stronie diabła. I ostatnia rzecz. Grzech ma wieczne konsekwencje. Tak jak dzisiaj czytałem fragment z Hebrajczyków, że raz dane jest nam umrzeć, a potem sąd, to właśnie tutaj ma to dopełnienie. Pewnego dnia staniemy przed Bogiem i będziemy musieli rozliczyć się z naszych grzechów, jeżeli one nie będą zmyte przez krew Jezusa. Grzech ma wieczne konsekwencje. Dwa fragmenty z Biblii. Objawienia świętego Jana 21:8, dzisiaj to już czytałem, że udziałem bojaźliwych, niewierzących i skalanych jest jezioro płonące ogniem i siarką. Drugie miejsce, Galacjan 5:19-21. Jawne zaś to uczynki ciała, mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne,
O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Bóg bierze swoje słowo na poważnie. Dlatego dzisiaj jest ten dzień, abyś mógł się rozprawić z grzechem w swoim życiu, a uderzając w swój grzech, pozwolisz, że doświadczysz wolności w innych dziedzinach. Dlatego teraz myślę, że jest najlepszy czas na Ewangelię, na dobrą nowinę, bo do tej pory mówiłem o tych negatywnych skutkach, o tej szerokiej drodze, o tym, że kiedy grzeszymy, to jesteśmy po takiej stronie, a teraz jest czas na Ewangelię. Dobra nowina. Jezus głosił dobrą nowinę po to, żebyśmy podjęli dobre decyzje. A więc pierwszym krokiem człowieka jest to, aby uznał siebie jako grzesznika, aby wejrzał w swoje serce i stwierdził tak, nieraz kradłem, oszukiwałem, kłamałem, nieraz miałem problem, a więc jestem oszustem, złodziejem i tak dalej. To jest mój problem. Jestem grzesznikiem. I Paweł pisze, znaczy Biblia mówi, że celem jest to, aby dostąpili odpuszczenia grzechów. Jest ratunek w Jezusie Chrystusie. A więc gdybyśmy tylko nauczanie o upamiętaniu zamknęli do tego momentu, nawróć się, to byłoby to niepełne. Dlatego, że to jest moment, kiedy dochodzimy do tego, kim jesteśmy, w czym żyliśmy, czego potrzebujemy się pozbyć, a teraz Biblia pokazuje nam sposób, jak to dokonać. W jaki sposób dostąpić odpuszczenia grzechów. List do Rzymian 6,23 mówi tak. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Przypomnienie do tego, co wcześniej mówiłem. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wspaniałe słowo z Biblii. Myślę, że to jest jakby, gdyby całą Biblię ktoś zniszczył i do nas nie dotarła i tylko ten jeden werset został nam na kartce, to by wystarczyło, aby pójść do nieba. To by wystarczyło. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Co to znaczy? To znaczy, moi drodzy, że o własnych wysiłkach nie mamy szans na zbawienie. Żywot wieczny jest darem dany w Jezusie Chrystusie. Pamiętam kiedyś po swoim nawróceniu chciałem Panu Bogu pokazać, jak jestem wdzięczny i tak Mu pokazać, że warto mnie było zbawić, bo jestem dobry człowiek. I sobie postanowiłem, dzisiejszy dzień przeżyję tak jak naprawdę sprawiedliwy, najświętszy człowiek na ziemi. Wstałem rano, pomodliłem się i mówię, ten dzień należy do Pana. Zrobię wszystko, co tylko można. O godzinie 8 już mnie żona zdenerwowała. Później dziecko mnie zdenerwowało, bo zaczęło płakać. I pomyślałem sobie, ejku, wytrzymałem 2 godziny w sprawiedliwym, świętym życiu. Mówię, na drugi dzień spróbuję jeszcze raz. I nie udało się. Zachęcam, żebyście sami tak o własnych siłach spróbowali takim życiem świętym żyć. Tak dla zachętę powiem jeszcze, weźcie sobie Biblię, żeby było lepiej. Tutaj jest 613 przykazań, które trzeba każdego dnia przestrzegać. Trochę jest, nie? Panie, my z 10 sobie nie radzimy, a co dopiero z 613. Dlatego nowe życie jest darem łaski Bożej. Nowe życie jest możliwe tylko dzięki Jezusowi i Jego mocy. To jest dar. Nie zapracujemy sobie. I Biblia mówi, że śmierć Jezusa zmieniła wszystko. I nie wiem, czy wiecie, ale Jego ofiara została dokładnie zapisana w Biblii, dokładnie zapowiedziana na stulecia wcześniej. Kilka takich informacji. Prorok Zachariasz żył jakieś 500 lat przed Jezusem i napisał o Jezusie, że spojrzał na mnie, którego przebili. W czasach Zachariasza nie było kary krzyżowania jeszcze. To dopiero Rzymianie wprowadzili. A więc dużo, dużo później. Zachariasz tego może nie rozumiał, ale powiedział to, co Duch Święty nakazał mu napisać. Daniel, prorok, żył przed Jezusem przynajmniej jakieś 600 lat i dokładnie zapowiedział, gdzie zginie Mesjasz,
w Jerozolimie i dokładnie podał rok jego śmierci. Jest to do wyliczenia i to jest rok 33 naszej ery. Co do dnia zostało to wyliczone? 600 lat wcześniej. Macie tego wyobraźnię? Tutaj nie ma żadnej zmowy. Cofamy się. Amos żył 700 lat wcześniej przed Jezusem i miał takie proroctwo. W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawie, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Co się wydarzyło, kiedy Jezus powiedział, wykonało się? 3 godziny zaćmienie słońca. Dokładnie tak. A wiecie o tym, że nawet Japończycy to odnotowali w swoich księgach? To wydarzenie, że był mrok w biały dzień? Ciekawe, nie? Biblia jest prawdą. Izajasz żył 700 lat wcześniej i tak napisał o Jezusie, o Mesjaszu. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Mowa o Jezusie. 700 lat wcześniej. Król Dawid żył 1000 lat przed Jezusem. Napisał Psalm 22. Posłuchajcie fragmentu. Osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Nie miał pojęcia, co mówi, ponieważ jeszcze krzyża nikt nie znał takiej formy zabijania ludzi. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją rozrzucają. 1000 lat przed śmiercią Jezusa to było powiedziane. Masz tego świadomość? 1000 lat. Psalm 69, również Dawidowy. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. 1000 lat wcześniej to było zapowiedziane. Słuchajcie, zbawienie nasze w Jezusie Chrystusie zostało zaplanowane przed stworzeniem świata i dokładnie wypełnione, co do joty. Tutaj chodzi o nasze dusze, o naszą wieczność. Doskonały, jedyny Boży Syn, Jezus, oddał swoje życie na ofiarę przebłagalną za grzechy wszystkich i za grzechy każdego człowieka. Za grzechy każdego człowieka. Tam na krzyżu złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za wszystkich ludzi, wszystkich czasów. To jest niesamowita rzecz. Teraz pomyśl przez sekundkę, czyż nie jest to uwłaczające Bogu, że ludzie przypisują czynności na ołtarzu, zwanej mszą, że ona ma jakiś udział w tej ofierze na krzyżu? Dlatego nie mogłem być dłużej księdzem. Ponieważ jedna ofiara raz na zawsze została złożona, doskonała, doskonała na wieki. Czytamy list do Hebrajczyków. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze serce, sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wiesz, gdzie jest nadzieja? Nadzieja jest w Jezusie, nadzieja jest w Jego krzyżu, w Jego krwi. Ta krew oczyszcza nas z każdego grzechu, nasze sumienia z martwych uczynków. Po co? Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I taki jest cel odkupienia. Nieraz ludzie myślą tak, dobrze, ja mam problem, potrzebuję zbawienia, niech mnie Pan uwolni, oczyści, ja będę sobie żył, jak będę chciał. Bóg nas nie uwalnia do samowolnego życia. Jesteśmy wykupieni z mocy ciemności po to, abyśmy żyli dla Boga. A więc jeszcze powiem jedną rzecz, może to się kogoś nie spodoba. Jeżeli nie chcesz służyć Bogu, nie chcesz żyć dla Jezusa, nie wychodź do modlitwy o Jego przyjęcie, bo to jest bez sensu. On nas nie wykupił po to, żebyśmy teraz robili sobie, co chcieli. On nam daje wolność po to, abyśmy Jemu służyli. Jesteśmy Jego własnością. On nabył nas dla siebie, mówi Boże Słowo. Jesteśmy Jego niewolnikami, chociaż ta niewola dla nas jest cudowną wolnością. Należymy do Niego.
Jeżeli ja kupiłem tę książkę, zapłaciłem za to pieniądze, ona jest moja. Tak jak moja jest woda. Brat chciał ją zlicytować dzisiaj, ale to jest moja woda. Dostałem ją za darmo, darzę łaski, ale już jest moja. Także już jej nie sprzedawaj więcej. Rozumiemy to? Tak samo Jezus nabył nas dla siebie i jesteśmy Jego własnością. I koniec. W Janowicach kiedyś też to właśnie ktoś taką teorię sobie wykluł. Mówi, no tak, Jezus mnie uwolnił. Jestem wolny od wszystkiego, to teraz mogę pić. Ja mówię, człowieku, tobie coś się chyba już w ogóle tam pokręciło w tych komórkach. On cię wyzwolił dla siebie. Jego własnością jesteśmy. List do Rzymian mówi, czy umieramy, czy pańscy żyjemy, czy umieramy, czy żyjemy, pańscy jesteśmy. Jesteśmy Jego sługami. On nas uwolnił, żebyśmy w wolności Jemu służyli, a nie żyli dla samych siebie. Taka jest Ewangelia. A więc zobaczcie, jest droga wyjścia. Jak pozbyć się grzechu, jak przejść z drogi szerokiej na wąską, jest tylko jedna droga. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Pierwszym krokiem było upamiętanie, drugim jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Oddaj Mu swoje życie. Zaufaj temu, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Przyjmij tę ofiarę do swego życia. List do Rzymian 3:23-26. Czytamy tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i teraz, słuchajcie, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, uwaga, skuteczną przez wiarę. Co to znaczy? Każdy z nas, żeby ta ofiara miała skutki dla Twojego życia, ona jest skuteczna, działa wtedy, kiedy Ty to przyjmiesz z wiarą, kiedy uwierzysz. To za mało urodzić się w kraju chrześcijańskim, to za mało się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej, to za mało, że ktoś za ciebie coś kiedyś powiedział, to za mało. Musisz osobiście do tego przyjść, do Jezusa, uznać Jego ofiarę na krzyżu, bo to jest tylko skuteczne przez twoją wiarę. List do Rzymian, 10 rozdział. Sobie otworzymy. Tam napisane jest tak, od wersetu 8. Ale co mówi Pismo? I znowuż odwołujemy się tylko do Pisma Świętego, jedynego źródła naszej wiary. Nie ma innego. Blisko Ciebie jest Słowo. Tak, dzisiaj jest wokół Was bardzo blisko to Słowo. Ono jest w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, aby znaleźć się z drogi, przenieść się z drogi szerokiej na wąską, tylko przez bramę, jaką jest Jezus, tylko w taki sposób, że uznajesz Go swoim Panem, nie tylko Zbawicielem. Ludzie chcą mieć w Jezusie Zbawiciela, bo to nic nie kosztuje. No Pan Jezus mnie uwolnił i dobrze. Ale Biblia mówi, że Panem i Mesjaszem uczynił Go Bóg. A posiadanie Pana to dużo więcej niż posiadanie Zbawiciela. Wiecie, gdzie jest różnica? Ja mogę być swoim Zbawicielem w taki sposób, że załóżmy, wpadłeś do głębokiego dołu i ja mam drabinę, ci włożę, wyszedłem, ty mówisz, dziękuję bardzo, do widzenia, poradzę sobie. Tam jest Zbawiciel, niech sobie żyje. Ale kiedy jestem Panem, daję ci drabinę, wyciągam cię do mnie, a teraz robisz to, co ci każę. Jestem twoim Panem. Idź po mleko, idź tam, posprzątaj to, zrób tamto. Jestem twoim Panem. A tutaj już się skóra niektórym na plecach marszczy. Jak Panem? Tak, bo On jest Panem. A my jesteśmy Jego sługami. I to jest ta optyka chrześcijańska. A więc wyznajemy ustami, że On jest Panem. To znaczy, mówimy inaczej, Jezu, podlegamy Tobie we wszystkim. Rób, co Ci się podoba. Czyń, co chcesz. Ja Tobie się poddaję, ponieważ Ty jesteś moim Panem. Nabyłeś mnie dla siebie. To tak, dla nas jest to odległy obraz, ale na targach niewolników było tak, że ktoś miał niewolnika
I przychodził jakiś pan, bogaty człowiek, i mówi, tego biorę tam za 15 srebrników, będzie mój. I niewolnik z jednej niewoli, z niewoli u kupca, trafiał do niewoli u swego pana. Rozumiecie to? On nie był wykupiony na wolność, tylko trafił z niewoli do niewoli. I od tej pory jego pan był panem życia i śmierci. Mógł go nawet zabić, jeżeli chciał. Byli też dobrzy panowie i Biblia mówi w kontekście niewolników i panów, żeby panowie obchodzili się dobrze z niewolnikami swoimi, a niewolnicy traktowali ich jak Jezusa Chrystusa. Ale faktem było tak, że pan był, właściciel był niewolnikiem, był panem niewolnika. Mógł z nim robić to, co on chciał. A więc zobaczcie, jest wyjście z niewoli diabła, jest wyjście z niewoli grzechu, jedyne w Jezusie Chrystusie. On jest Zbawicielem naszym przez swoją świętą krew, ale też On jest naszym Panem. Jak więc ja mogę przyjąć Boże zbawienie? W jaki sposób mogę przejść z tej szerokiej drogi na tą wąską? Po pierwsze, przyznaj Bogu, że ma rację. To znaczy, że Bóg się nie pomylił, że jesteś grzesznikiem. Jak to twoją dumę łechta i ją kuje, to masz cały czas problem z pychą. I to pokazuje, że naprawdę jesteś grzesznikiem. Rozumiesz to? A więc pierwsza rzecz, uznaj Boży punkt widzenia. Tak, jestem grzesznikiem. Niech to przekonanie dzisiaj przeniknie całe twoje serce. Tak, mam z tym problem. Nieraz zgrzeszyłem, nieraz mi się to przydarzyło w życiu. I tylko Bóg zna, jakie to były grzechy i ty też dokładnie wiesz. Ale niech to przeniknie twoje serce. I to niech sprawi w tobie poruszenie. Doprowadzi się do decyzji, tak, chcę żyć inaczej. Chcę wrócić do domu Ojca. Kolejna rzecz. Musisz, sorry za to słowo, ale tak jest, musisz uznać swoją wiarą ofiarę Pana Jezusa na krzyżu za twoje grzechy. Tak, Jezu, umarłeś za moje grzechy. Za moje grzechy. Ja wiem, że za grzechy też całego świata, ale umarłeś za moje grzechy, bo to dotyczy mojej wieczności. I następnie pojednaj się z Nim. I moi kochani, powiem wam jedną rzecz, że pojednanie się z Bogiem to jest dużo więcej, i o to dzisiaj was nie będę prosił, to jest dużo więcej niż odmówienie tak zwanej modlitwy grzesznika. Nie chciałbym, żeby tutaj ktokolwiek wyszedł po to, żeby odmówić formułkę. Panie Boże, ja uznaję, że jestem grzesznikiem, przepraszam Cię, wejdź do mego serca, amen. Ta-dam! To tak nie działa. Jeżeli chcesz odmówić tylko modlitwę, no to nie ze mną. Jemu nie chodzi o modlitwę, Jemu chodzi o głębokie wyznanie. Jezu, ratuj mnie. Podaję Tobie swoje serce. To ma być modlitwa serca, a nie modlitwa formułki. Rozumiesz to? To jest wielka różnica. Kiedy przyjdziesz tutaj do przodu po to, aby wołać, Boże, potrzebuję Ciebie. Tak jak tlenu, tak jak wody, potrzebuję Ciebie. Panie, wyznajcie wszystkie moje grzechy. Tak, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Ciebie, Twojej miłości, przebaczenia. Wejdź do mego serca. To musi być Twoje wołanie. Ja nikogo z Was nie będę prowadził w tej modlitwie. I powtórz za mną. Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. To nie o to chodzi. Formułki naprawdę nie zbawiają nikogo. Wiem, bo dobry byłem w formułkach. Miałem taką grubą książkę, tam były same formułki. I byłem naprawdę niezłym grzesznikiem. I mi nie przeszkadzało czytanie formułek z książki i grzeszenie. Ale kiedy On mnie poruszył, kiedy dotknął mego serca, kiedy zacząłem płakać z powodu swoich grzechów, wtedy zmieniło się wszystko. A więc dzisiaj chcę robić wezwanie do każdego z was, kto potrzebuje Jego przebaczenia, kto potrzebuje Jego miłości, akceptacji, przyjęcia, jest szansa na to, aby to dzisiaj otrzymać. Dlatego, że Jego krew obmyła nas z każdego grzechu. On nas uświęcił przez swoją krew i droga do Ojca jest otwarta. Ale to ty musisz wołać do Boga z głębi swego serca, zapragnąć z Nim się pojednać. Nie odmówić modlitwy.
Modliłem się z wieloma osobami, które odmówiły modlitwę, a dzisiaj odmawiają w ogóle chrześcijaństwa. Nie ma ich w kościele. Cóż, pastorze, pomodliłem się, nie zadziałało. Człowieku, to nie jest tabletka. Połknąłem i nie działa. Wywalę tabletki. To nie jest tabletka, to jest żywa, osobista relacja z Panem. Przychodzisz w uniżeniu i doświadczysz przebaczenia. Amen? Tak właśnie jest. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że wzbudził z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Pierwszy list Jana 5,13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. My to możemy wiedzieć. Dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że przychodzimy do Jezusa, wiemy, że mamy żywot wieczny. Dlatego zachęcam każdego z was dzisiaj w tym miejscu do podjęcia dobrej decyzji. Powiedz tak Jezusowi, wpierw uznawszy swoją grzeszność, swój stan, miejsce, do którego szedłeś, wyznaj to dzisiaj Jezusowi i otwórz swoje serce. Panie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję relacji z Tobą, potrzebuję wolności, nie chcę być dłużej niewolnikiem grzechu. Lepiej być niewolnikiem Jezusa niż grzechu, bo niewola u Jezusa daje nam wolność i nadzieję i przyszłość, a niewola grzechu kończy się piekłem.